wstrzymał słońce. Ruszył ziemią. To o mnie. Nazywam się Mikołaj Kopernik. Jestem patronem wielu szkół, między innymi Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Panigrodzu. A tak sobie mnie wyobraża Oliwia z czwartej klasy. Chcecie mnie bliżej poznać? Urodziłem się w Toruniu 19 lutego 1473 roku. Prawdopodobnie w tym domu w rodzinie kupca Mikołaja i Barbary z rodu Wacenrodów. Mam troje starszego rodzeństwa. Andrzeja, Barbarę i Katarzynę. To moja matka. Niestety nie mam wizerunków pozostałych krewnych. Pierwsze nauki pobierałem w Toruniu, w szkole miejskiej przy kościele świętych Janów. Mój ojciec umarł, kiedy byłem dzieckiem. Na szczęście zaopiekował się nami wuj Łukasz Wacenrode. W latach 1491-1495 wraz z bratem Andrzejem studiowałem na Wydziale Sztuk Wyzwolonych w Akademii Krakowskiej, gdzie na najwyższym poziomie stały właśnie nauki matematyczne i astronomiczne. Następnie od 1496 roku studiowałem astronomię w Bolonii i od 1501 roku prawo i medycynę w Padwie. W 1503 roku uzyskałem doktorat z prawa kanonicznego w Ferrarze. W końcu 1503 roku wróciłem do Polski na Warmię. W Toruniu nigdy już na stałe nie zamieszkałem, choć zawsze podkreślałem swoje pochodzenie. W latach 1504-1510 byłem sekretarzem i lekarzem przybocznym wuja biskupa warmińskiego. Przebywałem głównie w Lidzbargu warmińskim. W 1510 roku jako kanonik kanclerz kapituły osiedliłem się we Fromborku, gdzie prowadziłem obserwacje astronomiczne i pisałem swoje główne dzieło. W latach 1516-1519 i w połowie 1521 roku byłem administratorem dóbr kapitularnych w Olsztynie. Podczas wojny polsko-krzyżackiej w latach 1520-1521 broniłem zamku olsztyńskiego przed krzyżakami. Zawsze interesowało mnie wiele zagadnień, również ekonomicznych, czego wynikiem był mój projekt reformy walutowej z 1517 roku. W 1522 roku na zjeździe Stanów Pruskich w Grudziądzu przedstawiłem swój traktat o reformie monety pruskiej dotyczący poprawy pieniądza i ujednolicenia monety pruskiej i polskiej. Sformułowałem prawo ekonomiczne, zgodnie z którym pieniądz gorszy wybiera pieniądz lepszy. Wróćmy do dzieła mojego życia, de Revolutionibus Orbium Celestium. Zawierało ono wykład astronomii ujęty w aspekcie obrotu Ziemi dookoła osi oraz jej obiegu razem z innymi planetami dookoła Słońca. Powstało w okresie 1515-1530 we Fromborku. Na początku nie zdecydowałem się na wydanie mojej teorii. Wiecie jak to jest. Zmieniać naukę znaną od setek lat. Rewolucja to mało powiedziane. Początkowo niewielu się ze mną zgadzało, zwłaszcza Kościół katolicki. Jednak moja teoria obroniła się sama. Ale do rzeczy. Niemiecki astronom Retyk stał się entuzjastą mojej teorii i to on skłonił mnie do wydania dzieła. Wyciąg z niego, znany pod tytułem Narratio Prima, ukazał się drukiem w Gdańsku w 1540 roku. Dzieło w pełnej krasie ukazało się w Norymberdze w 1543 roku. Niestety już tego nie doczekałem. Umarłem 24 maja 1543 roku we Fromborku. Skoro umarłem, to kim jestem teraz? Zapamiętajcie mnie jako patrona szkół, polimata, astronoma, matematyka, prawnika, a może też przykład do naśladowania.